No ja nie mogę ryzykować, że ktoś mnie złapie na mieście. Przybieram się za słot i liczę na to, że Gil nie zweryfikuje Jimmy'ego, bo nie ma jak. On nie ma dostępu teraz do policji. Bo gdyby miał, wiecie dlaczego wiem, że Gil nie ma dostępu do policji? Bo prosił mnie, żebym mu wziął dokumenty z policji. Że ma ludzi w doju, ale nie ma w policji. Więc nikt mnie nie może wydać. Przema przyjeżdża byk na komendę, pozdro. Przebierz się. Słot, bum, nie widać włosów, bo są pod tym, bum. Kto to k***a? Kto zadzwonił dzwonkiem? Jak? Nie p***a teraz. Zadzwonił dzwonkiem, czy co? No tak, no przecież normalnie zadzwonił dzwonkiem. Ten chłop? No tak. A co się dzieje? Dobra, idę tam, ale nie mów do mnie nic. Dobra, ja też nic nie mówię do nikogo. Czy ja pana przeszukam, przejdziemy sobie na przesłuchanie i tam zobaczymy, porozmawiamy, pogadamy. Pod nim nie ma chłop. Dlaczego? Żeby pan po prostu złożył zeznania. Standardowa procedura, tylko nie chciałabym składać, jakby zbierać od pana zeznań. To proszę się obrócić do mnie plecami, pana przeszukam i zjedziemy sobie na dół. 210 mój numer znaki, sierżant Mia Clark. No. Nie mów do mnie, Jimmy, niech nikt nie mówi do mnie, Jimmy. Powiedz na radiu, ogłoś to, żeby nikt nie mówił do Jimmy'ego Jimmy. Ja jestem Jimmy, nikt do mnie nie mówi, dobra? Twój plan zadziałał. Stopro, po prostu powiedz. Ja to jestem Jimmy, wiesz, ale nie mogę, nie chcę się pod nim przepisać. Jak coś, to funkcjonariusz, który jest w stroju SWAT, to jest Jimmy, macie się do niego nie zwracać per Jimmy, zrozumiano? Dobra, bezimiennie do niego. Dobra. Ej. To wprowadźcie go do sali przesłuchaniowej. Ale on ma spodnie, co? No, z***a ma. Takie fajne, tylko tak, proszę tak. Się załatw. Dobra, na spokojnie. Chillek. Wiesz co, ja ci powiem, powiem ci Mia, dlaczego tak tutaj chcę zrobić, wiesz? No, chciałabym się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, bo szczerze jestem wiesz bardzo co? Zagubiona. Wiesz co, okazało się, że Guild jest gm i nie chcę, żeby miał na mnie jakieś gigabranie, wiesz? Ale go się zamaskowałem, ale wiesz, mogę ci opowiedzieć o tym tak już w 100%, ale to wiesz, sam na sam jak będziemy, dobra? Bo tu k***a, wiesz, jakiś kadet, więc proszę wiadomo. Pana, proszę pana. Ja mogę odejść, jak chcecie porozmawiać prywatnie. Nie, to później, spokojnie. Chodźmy. Nie ma takiej potrzeby. A zawołał ktoś szefa? Ja będę za szybą, dobra? Chodź tam. Witam serdecznie, Jan. Witam. Dzień dobry. Dobry. Nie gazowaną, bo to zdrowsze. Gazowana woda jest niezdrowa? Było 3 gilów, teraz jest 2? O nie, a czek to ten drugi klon? Ej, bez kitu, ja muszę włosy zmienić, wszystko. Ale dobra, jestem słotowcem, więc na razie chill. Dobra, tylko kurwa. Szefie, mogę porozmawiać na chwilę z tak, szefem? Tak, chodź moment, na chwilę, moment. Sekundę. Kahashi, halo, do k***a. Co to k***a? Jezus, co tu się dzieje? Weźmiesz tego pana do celi, bo te Kahashi sobie zostały... Szef, ja to szkolenie słotu chciałem dogadać. Zanieś go do celi na razie, przeszukaj i rozpój. Zapraszam pana słotowca, tutaj, na parking. Dobra. Stary, ja muszę... Daj, słuchaj. Było rozporządzenie, żeby nikt do mnie nie mówił Jimmy, dobra? Bo przecież Guilty wie, że Jimmy to ja, no nie? Więc w razie czego Jimmy'ego nie ma. Nie ma go. Okay. Ja jadę się szybko przemalować, bo mam siwe włosy. Ja mam dać rozporządzenie takie, tak? Żeby to się nie mówiło. Na razie poczekaj. Nie. Już mi ja to zrobiła. Na razie po prostu poczekaj z przesłuchaniem. Okay. Ja tylko na szybko jadę się, wiesz, żeby nie było śladów po mnie. Ja idę jako słotowiec. A, no dobra. Okay. Bo Jimmy powiedział mi, słuchaj, znaczy nie Jimmy, Guilty powiedział mi, że on daje mi fake wiesz, na Jimmy'ego, bo on nie ma wtyki w policji. Więc jeżeli to jest prawda, to nikt nas z policji nie wyda. Więc nikt nie może powiedzieć do mnie per Jimmy, jeżeli to jest on. Wiesz, o co chodzi, no nie? Musimy lada moment wtajemniczyć. Musimy jak najszybciej to ustalić. Mamy mało czasu na to. Dobra. Daj mi 2 minuty, dobra? Musimy wtajemniczyć, bo oni nie mogą być w takiej niewiedzy. Dobra, listy. Weź, zrób jakieś alibi. Dlaczego Guilty nie może wiedzieć, że Jimmy tu jest? Dobra, ogarniemy. Idź na mnie. Dobra, ja jadę i będę za minutę. Sprawdź palce, czytaj czat. Wiem. Nie masz gipsa? To dobrze. Ej, jak... Kurwa, jakie ja miałem włosy, widzowie. Jakie ja miałem włosy teraz. No miałem blond, ale kurwa, jaki to był blond. Pamiętaj, że broda też? Ej, ale Sigma w tych włosach. Lepsze niż blond. O nie, jakie to były. 3. Więcej, ale dla dobra śledztwa, po prostu ten leży w lodówce. Na moją autoryzację zrobimy mu sekcję z... Dobra? Nie możemy na razie w tym grzebać, okej? Okay? To tak nie do końca jest, bo jeżeli on tam będzie leżał dłuższą okres czasu, no to będzie miał chuj od tych sekcji, się rozłoży. No słuchaj, mam nagrane na bodykamie, też jest cało ciało, nie ma co sekcjonować. Sam sobie gość, i ubroń. Te włosy, Werwa, bo one były z outfitu słotowego, to muszą być te. Na ten moment wydajemy. Erwin, musimy pogadać. Daj mi 15 minut. No, Gil T zgłosił się. Jest sobie włosy zapisane z szafki. Widzowie!
sobie, włosy zapisane z szafki nie zmieniają się. No k***wa, jak sobie wyjąłem z szafki, to czemu jestem Geraltem z Rivii, jak wyjąłem strój SWAT? No k***wa. Weź sobie włosy z szafki, no nie mogę. To ja miałem w stroju SWAT zapisanego Geralta? No k***wa, wiadomo, że nie. No właśnie dlatego się jeździ do fryzjera, bo włosy się nie zmieniają, zmienia się strój. To k***wa, chłop zechilluje bombę. Jak jest? No tutaj obserwuję tutaj obywatela, który ma składać zeznania, na razie się nie rusza, nawet, nie wiem, nie mruga, nic nie wykonuje, żadnych tutaj dziwnych zachowań. Obserwuję go, mam go na oku. No teraz tutaj pewnie podejdę do rozmów z nim, nie? On został zatruty nieznaną substancją. Były prowadzone badania co do jej krwi przez Charlotte z FBI. Ja też czekałem na jej polecenie, bo nie wiadomo, czy nie będziesz Mateusz, przejmiesz to ciało, Vivien, dokończysz z nią te czynności i później to ogarniemy, okej? Okay? Znaczy, no to najprędzej jutro. Dobrze, to po prostu, po prostu te ciało na kostnicę i tyle, kostnica. Bo ja już naprawdę to jest... Kostnica w szpitalu Eclipse, czy... Ta, nie, kostnica ta na Davis. Zaraz tam będę. Davis, dobra. To zawracamy się i jedziemy tam. Bo to ciało zostało dosłownie zbezczeszczone i to jest mało powiedziane, nie? Ja zaraz kurwa ogarnę w takim razie. Jak przyjdzie szef, to powiedz, żeby jeszcze sekundę poczekał. Jadę po żarcie, ok? Ej, stój. No. Ja mam żarcie, jak chcesz. Ale ja muszę bezglutenowe. No, to mam kanapkę z szynką. No to bo muszę simkę odstawić i wziąć tego Jimmy'ego. Włóż sobie simkę do swojej szafki więziennej. O kurwa, ale nie, bo potem jej nie wyciągnę albo coś. Nie, dobra, dobra, chill. I tak muszę pojechać po Jimmy'ego. A to mam szybką furę, więc jest git. Jak jesteś? ETA na komendę 1.5 minuty. Dobra. I odkładam to. I odkładam to. Reszta git. Błagam, niech mi nie fury. Tak! Kaseta dla Grzesia? Nie no, to luz, to zaraz to ogarniemy, tylko ja, wiesz, minimalne rzeczy daję przy tym chłopie. I wie, on jeszcze podda całą komendę, mnie podda. Weźmie mi kasetę, nie powie dzięki mordo, że mi dostarczyłeś dowód i pójdzie sobie dzisiaj. I wie, co on zrobi. Nie wiadomo. To wiesz, kasetę to ja mogę w sekundę podjechać, no nie? Ja jedzenie. A, szybko tutaj, proszę. Dobra, ktoś ma. Chuj. Powiem jednak, że ty, zapomniałem. Jednak na gluten nie jestem uczulony. Co z tym Giltim, bo on cały czas czeka na tej przesyłaniu. Czekamy, spokojnie, już czekamy. Już przyjechałem. Jak wzięli ten Johnny Drill, trzeba go dostarczyć do tego pana tam w środku. ADHD. Dobra. Co się dzieje? Kto potrzebuje lekarza? Witam. Co tu się dzieje? Tam do zatrzymanego. On potrzebował lekarza? Dlaczego? No nie, chcieliśmy zrobić to profesjonalnie. Mia, a masz jedzonko? A ty przecież... Mia, what the fuck? No co? Nie, lekarze się takim czymś zajmują. Ale, o Jezus, możesz dać mi działać? Nie mam niestety. Proszę, Gregory, daj mi działać, poproszę. Seth, proszę. Masz jedzenie? Nie mam. Dobra, aligator ma, wiem. Zapomniałem, że się wyleczyłem od bycia ukurczulonym na gluten. Jednak nie jestem. No to super. Uratowałbyś mordzia? Ale temu panu samemu. A, już nie mam działania. Teraz przejdzie jego adwokat. Na razie nie robimy badania. Powiesz... Za chwilę, ale na ten moment czekam, aż tam się wyleczy moja. Nie mogę krzyczeć, bo... No, słyszysz mnie? Szynką, kanapa. Tak, gdzieś jest pan. Nie rozmawiać z nim więcej, nie dyskutować. Słyszysz? Grzesiek, przyciśnij go, ja będę tu obserwował, bo jeszcze mnie wyczuje. Mój zapach. Dzień dobry, proszę pana. Witam. O, w końcu, otwarcie. O, co się dzieje, bo przyjechał pan na komendę w takim popłochu. O co chodzi? No tak, przyjechałem zgłosić. Chciałem zgłosić, ponieważ przyjeżdżałem koło Fordu Zancudo. Jadąc na konwert chirurgiczny, który miał się odbyć w Mies-Bankeredzie. Mm-hmm. No i zatrzymałem się na chwilę tam nie w podłogu kościoła, bo usłyszałem strzał. Mm-hmm. No i jako lekarz postanowiłem sprawdzić, czy... Pan jest lekarzem? Pana imię, nazwisko? Mogę tego zapytać? Oczywiście, doktor Gilty. Proszę kontynuować. No i jako lekarz postanowiłem sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy medycznej. Natomiast w momencie... Gdy zauważyłem, że jest już tam miejsce, karetka, są lekarze, to postanowiłem kontynuować swoją podróż na konwent chirurgiczny. A czemu natomiast... znalazł się pan na komendzie? Nie że to jest Guilty, ale to nie jest ten Guilty. Po prostu nazwisko się... W momencie, kiedy odjeżdżałem... I chłop wystawił czujkę. SUV odjechał i zaczął mnie gonić. SUV, tak? I... Tak, dokładnie. Czarny SUV. Momencie, przepraszam na chwilę. Mia, doprowadź tego Johnny'ego Drilla do tego pana tam w celi i przekażę, ja za moment podejdę, dobra? Proszę kontynuować. No i w momencie, jak mnie gonili, postanowiłem uciekać. No,
Wie pan, no pan by się nie przestraszył, jakby wywalono czarny SUV go. Gil się miał ujawnić, no, to się nie stało? Postanowi. Nie, no miał mnie uniewinnić. Uciec w stronę Fordu zamku, no, no i całe szczęście. Mógłby pan zdjąć rękawiczki, proszę? Oczywiście, nie ma najmniejszego. Binoculars? Nie posiadam podłączonej karty. Fajne jedzenie? Nie, nie mogę. Co widzę? Widzi, coś tam było? Czy jakieś znamiona, coś tam? Widzi jakieś znamiona, albo coś, co odbiega od normalnej budowy dłoni człowieka? I co się dzieje? Nic? Widzisz ty to dół? Gregory, ja wprowadzam adwokata do środka. A, wszystko i w porządku, brak skaleczeń, delikatne dłonie, brak znamion. Widzę. Dziękuję pan. Oczywiście. Ty, słuchaj, co? Czyli jest jakiś k***a guilty, który jest k***a chirurgiem, jakimś k***a medykiem plastycznym, on sobie tutaj przyjechał na komendę, tak? No, no prawdziwy guilty, mamy coś nie tak z dłońmi, tak? Bo ostatnio chciałem. No palca nie miał, palca. To kto to k***a jest? A co, miał wszystkie? Przecież nie widziałem. Przez wszystko stół. Tak, wszystko git. Dobra, możemy zrobić rzecz, ale ona będzie p***ana. Masz bodycama? Teraz nie mam, a co? Jak miałbyś odpalić bycie złym policjantem, no to chyba dla Erwinka zrobisz. A jestem Jimmy. Nie. Dobra, słuchaj, zrobimy tak. A, czyli nie. No to fajnie. Mów. A ja się mów, dla ciebie zabiłem. Dobra, słuchaj. Mów, o co chodzi, k***a. Zaraz mija. Nie no, k***a, nie powiesz mi, że przychodzi, że Erwin Knuckles a przychodzi tutaj guilty, ale nie ten guilty i mówi siema, k***a, jestem tutaj chirurgiem plastycznym, ja sobie tak tylko przyszedłem tutaj. No nie, on musi, stary... On musi wyniuchać. I teraz słuchaj tego, dobra, słuchaj no, tego. Ja mogę słuchaj zrobić tego, tak, tego. Że on będzie nielegalnym imigrantem, go też deportujemy, nie? Będziemy wypierać tak, ej, ale słuchaj, jak było trzech giltych i dwóch sobowtórów, no to k***a... Teraz to już po tym musi no być pewnie, tego nie? Trzeba ale... się pozbyć, no. Trzeba go deportować. Wypalamy go? No ja go prawnie załatwię, spokojnie. Ty, niemożliwe być, że to jest... Wiesz co zrób? Gigi. Patrz, wiesz co jest najlepsze? Zaraz. Może to przyszła czujka. Powiedz przy nim na radiu, możemy sobie wejdźmy na jakieś solo radio no, i powiedz no. W stylu, że dobra, imigrancja się tobą nie mam czasu zajmować i na przykład zgłosisz na radio typu przenieście ciało Erwina na Kelsa z kostnicy na badanie, musimy wiedzieć z jakiego kalibru został zabity, wiesz, jakby dobra. Przy jego dobra. Czujce, wiesz, musimy, wiesz, że to się stało, bo co? Może poszła fama na mieście, że chcemy przy policjantach... Co? Chcemy go wypuścić? Nie, wypuścimy go z kraju, no czyli deportujemy. Tak, z Francji, dobra. Wiesz, da znacie, bo pamiętaj, dobra. Zobacz, dobra. Na pewno dobra, poszła dobra, fama dobra, na dobra, mieście, dobra, że przy... No i nawet mi nie chcesz powiedzieć, że przy wszystkich, wiesz, policjantach został zabity Erwin Knuckles, więc pewnie prawdziwy guilty wysłał jakąś czujkę, czy może coś podsłuchać i dajmy mu to, nie? To wejdźmy na radio, dawaj LSPD, cztery i pogadajmy chwilę. Nie, cztery! Ty jesteś już na czwórce? A, dobra, git. Jak tam aligatorku po postrzeleniu? A, dobrze, mam nadzieję, że więcej tak się nie odpali się taka sytuacja. No bez kitu, trochę ten szef, nie? W ogóle... Kazał ten... Może do mnie na gumę w kule, no to wtedy... No tak, on powiedział, zachowaj się tak, jakby byś był alikatorem, nie? No to wiesz. Ona jest ten dokument jakiś, tożsamości? Oczywiście. Guilty! Proszę bardzo. Pan SSN? 8740. 87 jak? 8740. Dobra, słuchajcie, w sprawie tego zbudowanego Erwina, żywego Erwina, proszę, aby to ciało dokładnie przebadać, z jakiej broni został postrzelony i czy na pewno to nie zostało jakkolwiek... Przecież to na pewno nie jest... Jasne, szefie. Tak się składa, że Erwin Knuckles ma wielką p***ę i właśnie analizuje to na kostnicy. Dobra, czyli tak, sekcja zwłok na koniec. Dobra. Przepraszam, ja... Słuchaj mnie. Zapomniałem o tobie, aligator. To były ja takie jaja. Robimy inscenizację. Kabaret. Jaką? Ja nie wiem, nie pamiętam już. No się daj. Nie wiem, jak on jest startowy, że... Jest zamieszanie. To słuchaj. No to go z kartoteki. S? Nie da rady. Dobra, on musi siedzieć. Zatrzymuję go na 24 do wyjaśnienia. Wymyślimy w 24 godziny, co zrobić. Dobra, przekminimy. Nie w 24. Zatrzymuję go na 48. Na 4,8 można. Dobrze, guilty. Z racji, że w świetle naszych informacji i dochodzeń, to nie powinno ci tutaj być.
Jesteś zatrzymany. Na 48 godzin do wyjaśnienia sprawy. Do widzenia. Ale o co panu chodzi? Na konwencji. Aha. Mija, gdzie jesteś? O. Was zatrzymujemy chirurga? Czy tam lekarza, medyka? Pana sytuacja. Przyszedł na konwencję, został zatrzymany. Nie, nie musi być zbyt wątpliwy. Hej, kadet, chodź tu na chwilę. Idę. Tak, słucham. Jak tak chodzić jak ty? S. Dzień dobry, dobry panie Ario. Dzień dobry, co tam? A, panie Ario, na spokojnie. Dobrze panią widzieć znowu. Jestem absolutnie spokojna. Z kim mam przyjemność, przepraszam? Nie wiem, jestem człowiekiem. Z kim? No, z tym zatrzymanym. Dobra, wyjaśniam. Nie, poczekaj, nie. Nie wyjaśniam? Nie wyjaśniam. Nie trzeba. No najpierw z prosektorem, a potem z pogrzebu. Z pogrzebu ukradli ciało? Tak. Mhm. I gdzie je wzięli? No już je znaleźli, już jest wszystko okej. Tak? Bawili się nim, podobno. Ja to słyszałem, bawili że się ciałem? Kopał jak piłkę. No, kopali to pali ciało. Jak piłkę? O kurwa. Ale dobrze, że uratowali to. No tak. To jest dwóch zdań. To dobrze, że oddali. A jaki wynik meczu, jak kopali piłkę? Czy do nie do bramki? Nie wiem. Niestety nie jestem w stanie się odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. Ale najważniejsze, że ciało zostało odnalezione. A wie pani medyczka, że kadet dzisiaj robił za krokodyla? I musiałem go zastrzelić? I coś zastrzeliłeś? Normalnie postrzelił, nie? Jest. Nie, bo szef mówi tak. A jak to tam wystrzelacie te krokodyle? Ja mówię normalnie w łeb. A on mówi tak, to wyobraź sobie, że ten kadet jest krokodylem. No to wyjąłem pistolet i mówię. Nie? A jest. Potem szef mówi, ale mam rozumieć, że na gumowe kule. Ja mu powiedziałem, nie. No przecież krokodyla gumową kulą nie zabije. No raczej. No. Ja ostatnio widziałem filmik, jak jakiś obywatel właśnie tam na Florydzie koszem na śmieci sobie radził. Też są takie filmy, też takie widziałem. No, widziałem ostatnio. I ten gość obserwował nas i ja myślałem, że to jest po prostu osoba powiązana z po prostu grubym przestępstwem. Grubym przestępstwem, które prowadzimy, zresztą prowadzimy też przesłuchania obok, nieważne. A macie odciski? To próbka trochę z dupy wejść. Czego odciski? Palców. Odciski albo wymaz, albo no, tylko że to... No po prostu chcemy próbkę DNA pobrać, czy możemy? No. Może wtajemniczyć? Musimy jakoś inaczej. Zbierz task force, który nazwiemy gruby melanż. Oni muszą wiedzieć, bo my nie możemy sami tego. Ja im powiem, że... Oni dowiedzą się. To jest praktycznie 100% prawdę. Czyli, że... Shizu, gratuluję! Kolejny VIP. No way, widzowie. No way. Przez bardzo złych ludzi. I że to było wszystko bejcik na to, żeby schwytać Giltiego i dowiedzieć się, gdzie jest Erwin. Nie mówimy o tym, że ty jesteś Erwin, żeby to nie poszło, cynk nie poszedł z miasta, rozumiesz? O k***wa. Dobra. Masz, ale mówimy, że to była moja, że to jest moje śledztwo na uratowanie pastorka. Wszyscy w to uwierzą. Bez kitu. To. Czekaj, bo cię nie słuchałem tak do końca. Czekaj, ta force, to twoja, twoje zadanie, ale... Twoje ty możesz się skupić na Grzegorzu Montanie? Słuchaj, czyli tak, zbieramy task force i mówimy, że to jest twoja misja na uratowanie pastorka, ale jaka? Jaki jest clue tej misji? Clue tej misji jest takie, żeby... Posłuchaj, że ja dowiedziałem się, że coś żyje. Próbuję to udowodnić i złapać Giltiego, żeby postawić go przed sądem za oszustwo i od niego wydobyć, gdzie jest Erwin, bo podejrzewam, że to on porwał Erwina. Zajebiście, tak zrobimy, no. Bo, dużo w tej sprawie jebało, wiesz, to od początku, stary, ci jebało. To nagranie, tak, to wszystko, ta. Wyrok był jakiś ekspresowy, nagle ktoś mnie od środka bierze, że to trzeba wyjaśnić, no nie wiesz, o co chodzi. Stary, ty mi nie tłumaczysz. Tylko teraz, dlaczego on nie może wiedzieć, że jest Jimmy na komendzie? Bo słuchaj, Guilty technicznie wie, że Erwin to Jimmy. Jeżeli Erwin nie żyje, a Jimmy sobie popala po komendzie, no to... Nie powiemy. Ale powiemy, że nie może wiedzieć. Dobra, ja ogólnie będę potrzebować osoby, te, które pomagały w... Ale wiesz, jak one są, idę na dwójkę. Ej, co to za jakiś niedo... tutaj? To jest chyba jakiś wieloryb... aligator bez mózgu mi się wydaje. Naprawdę, chłop to w ogóle by poszedł na 10 miesięcy, a nie chce podać swojej danych, wzywał prokuratora, adwokata, wszystko. Ej, jakie ETA? No spokojnie. Mecenas, ty jesteś wolny, to naprawdę nie ma o czym dyskutować. No jak inaczej. Ej, Mija! Mija! No. Powiedz szefowi, że ja będę za 5 minut. Dobra, z task force'em. Dobra. Dobrze. Ja p***ole. Dobra, bo nie chcę, żeby ktoś na mnie czekał. Jak coś, to Jimmy za to z drugi tymczasowo na 5 minut i powiedział, że będzie zaraz. Gregory, przekazuję. Dobra. Halo?
Mówię, żeby nikt nie mówił, że jest Jimmy albo co robi, a mi atako. Jimmy będzie za 5 minut, bo idzie za coś zrobić, bo mówię jej, że ZW. Czy ty rozumiesz to? Rozumiesz to, rozumiesz. Mówię i tak, niech nikt do mnie nie mówi Jimmy i niech nikt nie mówi, że ja tutaj coś ten, bo jak coś to mnie nie ma. I mówię do mnie i tak, ej, jakby Grzeszku coś chciał, to będę za 5 minut, a ona, dobra. Dobra, Jimmy za 5 minut będzie w razie czego, pozdro. No kurwa. Nie no, widzowie! Zdejmuję bodykama. O kurwa, paliwo. Nie, to jest jakiś, to jest żart. Dobra, czekaj. Dobra, wiem gdzie. Dojadę chyba. Chyba dam radę dojechać. Ta, wyłączyłem GPS-a, wyłączyłem, bo nie widzę nikogo na Jeepsie. Siema! Witam. Daj wam update całego, całej sytuacji. Mhm. Jak Guilty mnie porwał, dał mi karty do wyboru i na karcie było napisane, że moje wyjście z sytuacji to tylko i wyłącznie poś***ne uniewinnienie. Więc musiałem upozorować swoją śmierć na oczach jak największej ilości osób. No i była cała policja, więc strzeliłem sobie ze ślepaka w głowę. My tam taki p***ak... Ty k***wo bary! Jak willa? Co? Udało ci się? No, cześć, że k***ł zakładnika? Uciekłem. K***wa bary! Jadę się przebyć! Jimmy'ego w Erwina, a on pod apsami mówi łapy, łapy, kurwa. Ja wziąłem jakiegoś blondyna. Nie no, git, git, nie no, wiem, no to dlatego nie mam pretensji, ale kurwa, Illuminati niezłe. I wyobraźcie sobie, udaję tego, Gregory mnie wywozi w worku, a na komendzie Guilty używa dzwonka. Okej, okay. I co, podjeżdżamy tam, też goniliśmy. A tam, co? Bo my, zaś ci opowiem, no, mów. A okazuje się, że to jest Guilty, ale to jest, jakiś chirurg plastyczny, on sobie tu przyjechał to po prostu. Jest bardzo pilne. 10 palców itp, ale to jest fake. A co, co, a kogo wygoniliście? No to tak, no to jak ty odegrałeś ten acting tam, że nie wiesz, to my zaczęliśmy gonić Guilty'ego. Normalnie, przyjechał znowu, identyko był ubrany. Tak co? Samo, tak samo jeden do jeden, normalnie Guilty. Taki, jakiego go widziałam wczoraj na konwoju. Identyko, no, gość jeden... Czekaj, ja jakaś baba, myślałam, że znowu Guilty'ego widzę. No way, no to było dwóch tych ostatnich, bo ten słuchaj, chłop, który... No. I zaczęliśmy go gonić i kumasz, że jakaś k***wa zrobiła na nas zastawkę z cysterny i że ten gość wjechał na bazę wojskową, wypierdziła cysterna, Albert zgubił tego Guilty'ego, a my z Barym zgarnęliśmy tego gościa z cysterny, torturowaliśmy go, on mówił, że on do dalej nic nie wie i tak dalej, nie miał jednego palca. CO?! Tak, ale ten palec chyba był wyrwany, wiesz, nie był ucięty, był jakby oderwany przez wybuch cysterny, bo ja sprawdziłam. No i generalnie nie chciał z nami współpracować, więc go zabiłam. Czyli Guilty uciekł. A to był jakiś chłop. A to był jakiś chłop, prawda? No to my mamy chłopa, którego mamy zatrzymanego na 48 godzin, bo trzeba przeklinić, co z nim zrobić. No generalnie chłop jest Guilty i wszystko. Magenta, dziękuję bardzo za słupka. Czyli jeżeli ten twój jest jakimś tam lekarzem... Nie no, Guilty tak, on tak, przychodzi, Guilty odklepuje się na dzwonku. Guilty używa dzwonka na komendzie. My się pytamy, kim pan jest on? Guilty. No to my go bierzemy na przesłuchaniówkę, on mówi, nie no, jestem Guilty, jestem chirurgiem plastycznym. Wiesz, normalnie jakaś inna osoba, tylko po prostu imię i nazwisko to samo. Ale wyczailiśmy, o co mu może chodzić. Wiecie, o co mu może chodzić? Poszła na pewno fama, że przy policjantach Erwin Knuckles się zrobił. I Guilty wysłał kolejnego sobowtóra jako czujkę, co się stało. Ale my zasadziliśmy, k***a, czujkę. Zaczęliśmy przy nim gadać, że no, no, Erwin Knuckles musi mieć sekcję, bo zginął, bla, 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 wiesz o co chodzi, no nie? Okej, ej, dobra. Więc wzięliśmy go na 48, żeby przeczekać, ale przy tej czujce zaczęliśmy gadać, wszyscy policjanci, że no, Erwin Knuckles się zrobił, to chyba już nie będzie tego egzekucji, no bo przecież mamy tu coś tam i on to wszystko słyszał. A na niego nic nie mamy, no bo on powiedział, że no jestem Guilty, SSN 8325, normalnie jest w tablecie jako, wiesz, inna osoba po prostu, no nie? Jakby co, ten gość, który cię teraz wywołuje na Twitterze jest Gieska, żebyś wiedział. No kurwa, to nic nie pisze, co? Bo Nobody'ego nie ma. No. To ten z ryjem pomalowanym jakoś. Dobra, dobra, to jadę dalej, zobaczyć co dalej z nim. Jak będziemy coś wiedzieć, będziemy się kontaktować nad tym. No na pewno, słuchajcie, na pewno sobowtórów Guilty'ego było dwóch. Był Guilty i dwóch sobowtórów. Jednego zdeportowaliśmy, drugiego mamy na komendzie. Kolejny Guilty na mieście, jak go spotkacie, to już musi być ten. Tego mamy na 48 godzin, wiesz, w tym. A, bo ja wiem, o co on jemu chodzi. Ja zlecenie dałem na jakiegoś chłopa, to dla Beki było. No trudno, jest jak jest. No właśnie. To powiedz, że... Powiedz mu, że za tydzień dostanie zapłatę, niech go przetrzyma tydzień. Na razie, w kontakcie, dobra. Dzięki za pomoc. Ej, miło, że Karbo był na tym pogrzebie. Dobra, jedziemy teraz ten task force jeszcze zrobić.
A ten Gil, o którym mówi Heidi, to nie jest przypadkiem ten, co go złapali na komendzie, bo mówił w przesłuchaniówce, że goniło go jakieś auto. Chyba, że tak. No ale to styl. Jeden sobowtór jest zdeportowany, drugi jest w celi, no to i tak zostaje jeden, no nie? Cześć Evron, to ja, twój jedyny widz. Przez miesiące stwarzałem iluzję, że transmitujesz strumieniowo do dużej publiczności. Ale prawda jest taka, wszyscy ci ludzie na czacie to ja. Naprawdę? To mam jednego widza? No to sponsorzy nie będą happy, bo oni myślą, że się reklamują u jakiegoś streamera z liczbami. A dla mnie to tam... Przynajmniej żyłem w jakiejś iluzji fajnej. Dobra, gdzie szef? Jakiś słodowiec do szefa. Gdzie szef? W biurze. Dobra. Tabu volume. Evron, może prezent dla Grzesia, bo się postarał? No trochę się postarał, ale trochę też nie skorumpił. Trochę sadgę dla Erwinka, Biblet Hump. Ej, ale to jest w ogóle śmieszne. Grzechu jako jedyny wie, że normalnie w jego jednostce jest Erwin nakaz. To jest takie w chuj zabawne. W biurze, nieźle. To rozumiem, że jestem na innym serwerze, na owce. A w jakim biurze? Szefa, zaraz będę. A, dobra. Sigma! Sigma! Evron chyba, że prawdziwej wielkiej skontaktował się... Evron, to trzech jest ich trzech, bo palec się nie zgadza. No powiem tak. Wie co powiem, nie wiem w sumie. Ciężko stwierdzić tak naprawdę, o co tu chodzi dokładnie. Prezes przy swoim krześle. No dawaj, to tam. Robimy szefie ten task force? Tak. Zaryglendo mi, do konferencyjnej. Osób, które były jakby z nami. Tutaj. Została nas tylko trójka, ty, ja i Jasper. To zawoli te dwie osoby tutaj do mojego biura. Ja, ale Jasper? To, idziemy, to ja i rekrut tylko. To chodźcie. Ale masz fajny pokój tutaj, co jest k***wa, szefie? Siadaj. Dobra, ja przy telefonie. Drin. Ale mam cias i mam hajs. A oni ani tego, ani tego. Nie dzwonisz tutaj. Ty nadal powinieneś tutaj siedzieć? Powinieneś to wypalać, już dawno spać, człowieku. Ładnie robi. Jestem złotowcem. Proszę bardzo. Bardzo proszę o wyjaśnienia, bo jestem zagubiona i nie wiem, o co chodzi. Gdzie on poszedł? Sekundka. Przecież zawróć się, tutaj jest sala konferencyjna. A, nie widziałem drzwi. Witam. Poczekaj, idę tutaj. Teraz? Tak. Jest wszystko dobrze. Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że najprawdopodobniej ktoś, kto nie żyje, jednak żyje. Jak widzieliście, ktoś pojawił się na komendzie i był to Guilty, prawda? Tak. Być może rekrut na pewno, Mija, ty pewnie też, znając ciebie, Mija. Nie zdajcie sobie sprawy, że on został zabudowany. Ale najprawdopodobniej, jak widać, dzieje się wokół tego tematu coś dziwnego. Sytuacja, która działa się na pogrzebie, to był mój szwindel. Tam nikt nie umarł. Czyli... Ja p***ole wiedziałem. Nie, to nie był Erwin. Szef k***a, szef chowa swojego kochasia, ja p***ole. Nie, to nie był Erwin Knuckles. Aaaa. Kto to był? Guilty. Statysta. Nie, to nie był Jaki k***a statysta, Gregory? K***a Mija, to był aktor, to był prime time. Aktorzy są. Kaskader. To był statysta, który wystrzelił sobie w głowę ślepakiem. Miał... No, nie widziałeś filma k***a nigdy? Nie widziałeś jakby... Mija. To był szwindel. Dziwne rzeczy się działy na mieście. Kadet był aligatorem. Dlatego nie chciałem medyka do niego dopuścić, bo on w obecności tych wszystkich ludzi krzyczał... Strike mine, podbiegł, naprawdę? Zobaczył, że on żyje, by go reanimował i tak dalej, powiedział, że kurwa, co to jest? Sok pomidorowy, a nie rozumiesz, o co chodzi? Dlatego ja medyka odganiałem, dlatego na ciebie mnie nakrzyczałem. Ja to ciało wywiozłem. Widzę strike man. Uwolniłem. $2, Kamilek, bo Guilty z komendy mówił, że jechał i uciekł na Zancudo, więc słyszałeś to i co? I stało się to, coś, czego się spodziewaliśmy, k***a. Tak. Ruchy zaczęły się dziać dookoła tematu Guilty'ego automatycznie. Rel. No szanowni państwo. Podejrzewam, że tak. Erwin Knuckles jest porwany przez Guilty'ego. Tak. Że on go wrobił w to m***o. Oczywiście ten Knuckles, bo to trzeba przyznać, jest również podejrzany, w zasadzie na pewno winny morderstwa Antonio Romano. No to bo trzeba, jakby... to na pewno, no ale to... Trzeba full sprawiedliwość, prawda? Zagila nie był. Więc to na pewno. Więc to jest inna sprawa, ale jeżeli znajdziemy Erwina, to niech ja chcę, żeby było sprawiedliwe. Czyli noc. Jeżeli Guilty go porwał i się wszystko wciągnął, to to jest szwindel. Czyli to mu odchodzi i będzie oskarżany, ja tylko to mówię, normalnie na współpracę. Wow. I będzie oskarżany tylko za morderstwo Romano. I tylko za to odpowie przed sądem. Jeżeli go znajdziemy, ale on teraz jest porwany.
Nawet jeśli, skipując temat tego, że ja chcę Erwina znaleźć, bo wiadomo, coś tam pierdolę, to my jesteśmy policją. Musimy go znaleźć, bo on nielegalnie, nie wiadomo jak, zniknął z naszych oczu. Więc my musimy go i tak znaleźć. A szanowni państwo, prowadzę śledztwo dotyczące znalezienia tego skóra. Bo słuchajcie, no powiedzmy sobie szczerze, jaki jest przypadek? Nie zabił Nicole, Nicola Carbonara zabił właśnie. Nicole. Jaki to jest, panowie i panie, przypadek, że robimy inscenizację z fake Erwinem Knucklesem i kurwa przychodzi chirurg i mówi tak, siema, jestem kurwa guilty, przyszedłem sobie na komendę dla Becky. I teraz tak, posłuchajcie. On kurwa chce zbadać sprawę. To też był projekt. Węży coś tu chciał. Dokładnie, jestem projektem. On jest moim pierdolonym projektem, który jest również baitem, przynętą pierdolą. Jestem. Ten gość faktycznie jest z was. Ale mało ma wspólnego z tym, z czego go znacie, ale na ten moment... Evron, masz zero widzów, slasher, sadgę! Otwarcie na ten moment. Ty nikogo nie ma? Czyli to wszystko, co ty mówiłeś. Czyli ja cały czas mówiłem do siebie, ja ale no to przynajmniej sobie odpalę na telefonie powa, żeby mieć iluzję widza. Wiesz, musi czasami sadgę wyznawać, no się to nie miał. No to szkoda. My kiedyś służyliśmy razem w Afganistanie. Ty Beskidu jakoś... Działaliśmy razem na... w wojsku, dlatego go sprowadziłem. Był sierżantem. No, opowiedz, co czujesz do mnie, obawiam, szczerze. Posłuchajcie, otwarte sytuacja jest taka. Zagraj otwarte karty. Dobra, otwieram karty. Sierżancie. Dobra, otwieram karty. Jestem Erwin Knuckles. Nie, no żartuję. Dobra, słuchajcie, sytuacja była taka. Byliśmy razem z Gregorem w Afganistanie i ja mam dar. Ja potrafiłem usłyszeć takie... I to były, tak, ale nie szczur jako zwierzę. Szczur to był kryptonim na miny, Ja potrafiłem wyczaić Gregoremu, gdzie są przed nami miny. I teraz uwaga, ewidentnie tutaj coś capi. Guilty pojawia się w wielu miejscach, tutaj niby Erwin Knuckles go... Za rękę to pisze, tak. Zobacz, tak. Tak. I teraz słuchajcie, sytuacja jest następująca. Ja jestem niby jakimś głupim policjantem z wymiany, ale prawda jest taka, że ja tutaj chronię, czy czasem nie będzie jakiejś miny zaplantowanej na komendzie. Dlatego Guilty nie może wiedzieć, że ja tu jestem. Miny metaforycznej miny, mina metaforyczna. Dlatego jestem jego oczami i uszami i czasami czymś jeszcze, dlatego, żeby detektyw mógł doprowadzić tę sprawę do końca. No i teraz Grzegorzu, dalej, otwarte karty. I teraz musimy jego jak najdłużej, jakby ten gość, który tam jest, to nie jest... Tam ja! Więc musimy zarzucić trzecią już przynętę i dorzucić trzeci, ostatni kąsek. Nie pytajcie skąd to wiem, są ciekawe. Okej. Gdy dorwiemy trzeci kąsek, to wtedy pach! Mamy to. Tak, pierwszy kąsek jest zdeportowany, drugi jest u nas w celi. Deportacja, pamiętacie? Tak. To jest drugi kąsek, musimy dać... Mów głośniej, szefie. Jak dorwiemy trzeci kąsek, wtedy jest Eureka. Dlatego było dzisiaj tak skomplikowanie. Czyli ten najgroźniejszy cały czas grasuje na mieście. Trzeba go dorwać. A ty k***a dla kogo pracujesz? Mów k***a, jak pracujesz dla Guilty'ego, to... Nie, dla patrzcie, w tym momencie masz sekundę. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, dla mojego szefa. Już trzeba dzisiaj chciałeś bić. Wiesz co, sorry szefie, ale słyszałem takie... Wykrywacz, chodź. To. Sorry. Ale widzicie, szanowni państwo, tutaj się nie p***le, nie? Szefie, wszystko dla szefa, ale nie teraz. Słuchaj. Nie, słuchaj, ty ją dusisz. Ja jej mówię, wiedziałem, że jesteś górą, ona przyszła te partę do Briana Lecha Wielkiego. To szefie zadaje jakieś takie pytanie podchwytliwe i ja nagle wstaję i się rzucam na nią, przez ten, jak marcoń, wiesz, rzucam się, przez stół. Mia, bo my z wykrywaczem mamy do ciebie jedno pytanie, Mia. Jak długo służysz w departamencie i kto był twoim pierwszym szefem w departamencie? O, zastanawiasz się, nie tak? Nie pamiętam konkretnej daty. Duszam cię! Współpracowałeś! Mów, co robisz dla Gila? Co robisz dla Gila? Mów, co robisz dla Gila? 5, 4, 3! Mów,
Dlaczego? Dobra, jednak nie, jednak nie, spokojnie. Ale moim pierwszym szefem był Pisikala. Ja Ty jesteś moim pierwszym szefem był Dorian Lake Wielki, Los Angeles. Szanowni Państwo, ale dlatego stworzyliśmy... Pytam tu, tylko pytam ogólnie. Stworzyliśmy dlatego ten task force, aby być na bieżąco. Zamknęliśmy go na 48 godzin, ale jutro, już, znaczy pojutrze, wszystko wraca do normy. Bourbon w słoiku, powtarzam. W restauracji Bourbon w słoiku będziemy jeść. Szanowni Państwo, jestem dumny z tego task force'u. Patrick Lub, prosi mnie na górę komendy misjonarzu, idę sprawdzić. Dobra. To już koniec posiedzenia. Na. A to nie jest przypadkiem jakiś kolejny gościu, co chce przyjść do departamentu? Ale biegnę, gdy... Mi się wydaje, że tak, bo siedzi w garniturze na lobby. Wyjaśnić go trzeba. No ale ty to... Słyszałem generalnie, jak tam pani zbiegała. Tak, przyszedłem i chciałbym... Emergency number, proszę pana. W takim razie, proszę pana, przede wszystkim mandat karny za fałszywe wezwanie pomocy. Wie pan, ile za takie coś grozi mandat? Już panu mówię. Fałszywe wezwanie z służb, $1,500, proszę pana. Pan na imię, nazwisko, SSN? Patrick Lub. Co? To pan Patrick Lub. Patrick Lub. Aha, Jezu, Patrick, tak, jak? Tak, Lub. Dobrze, proszę pana, upomnienie się oczywiście, proszę pana, aczkolwiek niestety w tym momencie nie jesteśmy w stanie z panem na pewno porozmawiać. Mamy bardzo dużo rekrutów nowych. Będą jeszcze miejsca, będziemy myśleć, no ale pan nie przekonał mnie tam 9-11, więc musiał pan to zrobić w inny sposób. Szczerze, odepchnął mnie pan całkowicie z chęci rozmawiania z panem 9-11. Nie, no nie mamy. Generalnie wysyłałem tutaj dzwoniłem, tylko że nikt nie przychodził. No proszę pana, może w takim razie funkcjonariusze byli zajęci, no. Ale dobra, okej, rozumiem. Rekordzista czekał 5 dni codziennie, do jakichś 10 godzin. To co, chyba mamy wszystko omówione, jeszcze czekamy. Chyba mamy. Tak jest. Może w ogóle ten, dobra, no to pewnie. Mija, weźmiesz rekruta na patrol? Tak. I odwieziecie mnie na apsy? Tak. Tak, to ja cię odwiozę, bo jeszcze ten... Proszę bardzo. Ej, wyjmij mi jakąś maskę. Co? Maskę, k***a, wyjmij mi. O, może być, ale... Dobra, ja mam czapkę. Była czapka. Tak, żeby włosów nie było widać. Kłódka mad? Kłódka. Za co? Za co dzisiaj? Za co? No dobra, dzisiaj mogłoby być. Dobra, jeszcze po wypłatę jedziemy, chodź. Idę, kurwa, jeszcze po wypłatę mam wybane. Szczur! Szczur! Gdzie szczur? No za nami! Gdzie? Wiesz, gdzie jest za nami? Szczur! Dobra, jedź. Właśnie, słuchaj, ja ogólnie, no nie, muszę o tym jeszcze pogadać, nie uwierzysz, z Lucy sam, ale i tak tylko dyskretnie powiem, żeby ją... Żeby ej, nie a zbrałeś się? Czemu? Jak powiedziałem otwarte karty, że jestem Erwinem? No miałem takie nie, no ale wiesz, że ogólnie kurkę, że wykradli ciało w jednej z bezcześkili? No. A, no. A co z tym zrobię? No da, no chyba. Ze w sumie na chwilę ten, nie? No mógłbym jakąś ustawkę zrobić, ale ja nie mam mocy takiej strzelowej. Bo u mnie to paczki rozwożą na kurierze. No to chyba nic nie zrobię. Weź po wypłatę. No ile? Ty, dobra, znowu 19k. Ej, dostałem tyle samo co ostatnio, to jest jakieś zgliczowane. Unlimited money, pozdro. Znowu 19k. Nielimitowane pieniądze, pozdro. Dobra, bo muszę kończyć. Przekończyć zaraz. A, no aha, bo ty, no tak. Ty myślisz, że ja mieszkam na Eclipse, czy myślisz, że jak... Stary, ty jesteś pany, jak pójdziesz na pierdolenie swoje apartament, mogą ci tam znaleźć. Przecież wiedzą, gdzie mieszkasz. Dobra. Daj tam. Miałem ci coś dać, no ale spoko, luz. To pójdę tu. Co to k***a za jakiś dungeon? Tu jest pokój jak coś, tu patrz. A co, są od razu k***o? Od razu jakieś wyzwiska? Od razu wyzwiska jakieś niesmaczne? No, lubisz, jak tak się do ciebie mówi, no. Zobacz. O, szalet, dzięki. K***a, beskitu jest łóżko tutaj. No. No to ja, to ty śpisz tu, ja tam. Jak? Bo jestem k***a gościem i się ustąpia. Dobra, to dam do góry, no.